witam w kolejnym odcinku Głodnych Wiedzy. Na prośbę Studenckiego Koła Menadżerów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania sprawdzimy wiedzę studentów dotyczącą marketingu i social media. Serdecznie zapraszam. Powiedz mi, czym są media społecznościowe? Media społecznościowe to takie kanały, takie strony, gdzie można, gdzie ludzie wymieniają się jakimiś spostrzeżeniami, gdzie piszą na przykład jakieś komentarze, gdzie zakładają swoje konta i zapraszają się nawzajem do znajomych. Media społecznościowe przedstawiają nas w internecie, czyli na przykład Facebook, Instagram, gdzie możemy zamieścić swoje zdjęcia albo swoje opinie, tak jak na Twitterze, i pokazać w ten sposób światu, co myślimy na dany temat. To kanały, gdzie komunikują się ze sobą ludzie i można powiedzieć, spotykają się w wirtualnym świecie. Powiedz mi, czym różni się vlog od bloga? Vlog jest to blog prowadzony za pośrednictwem na przykład YouTube'a, czyli blog nagrywany na wideo. Tak, a blog to po prostu forma pisemna. Tak. Blog to jest w zasadzie forma pisemna, tak? Ludzie piszą o swoim życiu, o różnych problemach, a vlog to nagrywanie filmików. Nie wiem. To podpowiem ci, że jedna forma jest pisemna, jedna taka wizualna. Okej. Okay. Która wizualna, która pisemna? Blog będzie pisemną, a ta drugi będzie wizualną. Masz ode mnie 100 punktów. Z małą podpowiedzią, ale masz. Czym zajmuje się YouTuber? YouTuber prowadzi swój autorski kanał na YouTubie i prezentuje tam swoją działalność. Mhm. Gdybyś miała możliwość zostać takim YouTuberem, jaki temat byś wybrała? Podejrzewam, że był to temat związany albo z marketingiem, albo ze sportem, z fitnessem, ze zdrowym odżywianiem. Myślę, że coś o życiu, o swoich zainteresowaniach, może coś o problemach współczesnej gospodarki. Gry komputerowe. Ojejku, pewnie LOL. A jak? Wybrałbym książki, gry komputerowe. Kolejny z grami. Tak już z życia na co dzień, bo na pewno oprócz tego, że grasz, to wybierasz się czasami do sklepu po zakupy, prawda? Tak. No to powiedz mi, już ci tak trochę nawet podpowiedziałam, powiedz mi, jakie znasz rodzaje manipulacji stosowane w marketingu? Tak, manipulacja w marketach na temat poziomu ustawiania produktów na półkach. Mhm. Niżej są ustawiane dla dzieci, wyżej są ustawiane dla dorosłych. Tak samo przestawianie chleba i produktów codziennego użytku na koniec sklepu, żebyśmy musieli cały sklep przejść. No i super, obeznany jesteś. O, muzyka... Słyszałem... Ale muzyka... W supermarkecie. Tak. Wydaje mi się, że czasem zapach... Tak, tak, aroma marketing to się nazywa, dokładnie. Wydaje mi się, że takim najbardziej znanym przykładem manipulacji jest pisanie ceny 9,99 zamiast 10 zł na przykład, tak? Tak, albo umieszczanie produktów o niskich cenach na samym dole, żeby nie były w zasięgu wzroku, a w zasięgu wzroku umieszcza się produkty, które są droższe. I wtedy wiadomo, przeważnie ludzie sięgają po coś, co jest najbliżej, tak? Na wyciągnięcie ręki, nie szukają czegoś, co jest być może tańsze, bo jest gdzieś tam schowane. Dobrą manipulacją też jest zapach, prawda? Jak wchodzisz, ładnie pachnie, to aż chce się pochodzić po sklepie. Dużo z takich manipulacji spotykamy na co dzień. Na przykład jest to manipulacja cenowa, kiedy ktoś oferuje nam teoretycznie niższą cenę, różniącą się na przykład o grosz, czyli to słynne 99 groszy na końcu. Albo zakup czegoś z gratisem, czyli na przykład potrzebujemy jednej rzeczy, a ktoś nam oferuje trzy, bo wtedy czwartą otrzymamy gratis, a tak naprawdę nie potrzebujemy tej dodatkowej rzeczy. Hej, pozdrawiam moich rodziców, chłopaka i siostrę i braci. Pozdrawiam swoją panią profesor z ćwiczeń z mikroekonomii. Pozdrawiam wszystkich z mojego roku. O, całe studenckie koło menedżerów. Ja również pozdrawiam koło menedżerów, nie mam jak pomachać. Jeżeli interesujesz się marketingiem, działalnością w mediach społecznościowych, masz swoją firmę albo właśnie chcesz ją otworzyć i zastanawiasz się, jak trafić do klientów i wypromować swoją markę? Dni marketingu to idealna okazja, żeby zagłębić wiedzę na ten temat. Od 18 do 22 kwietnia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku odbywać się będzie czwarta edycja Dni Marketingu, organizowana przez Studenckie Koło Menedżerów. Szczegóły znajdziecie na naszym fanpage'u Studenckie Koło Menedżerów i stronie internetowej skm.uwb.edu.pl. Serdecznie zapraszamy!